Tak właśnie się zachować jak Darcy Ward. Mam nadzieję, że się mylisz i że każdego zawodnika stać na takie zachowanie. 47-37. Tarnowianie wygrali ten mecz, ale to tu w tej chwili nie jest rzecz najważniejsza. Tutaj gra idzie o awans do półfinału. To jest dwumecz. Liczy się suma punktów z obu spotkań. W tej chwili 10 punktów przewagi mają zawodnicy tarnowscy. Jeszcze jeden wyścig przed własną publicznością, a za tydzień rewanż na Moto Arenie. 10 punktów to już jest coś. Oczywiście niepocieszeni na pewno torunianie. No, ale w tej mogą... chwili, ale jeszcze no właśnie, jeden dziek, za chwilę prawda? Mogą znów być przy tych sześciu, które no, będą stawały w zupełnie innej sytuacji. Oczywiście Sullivan, Waculik, Holder i Kołodzi. Tak obserwowałem to, co dzieje się na torze. Tej wody, ta woda nie była już dolewana przed wyścigami nominowanymi, choć należało się tego jednak spodziewać. No i ta taka sypka nawierzchnia, której w tej chwili znalazło się na torze już bardzo dużo, sprzyja wyraźnie zawodnikom gospodarzy, szczególnie w tym wyścigu numer 14, no ale tu o wszystkim decydował start. Jak będzie teraz? Sullivan, Waculik, Holder, Kołodziej. 15 wyścig, ostatni tego pierwszego meczu. Za tydzień rewanż w Toruniu pomiędzy tymi dwoma drużynami, także rewanż w lubuskich Derwach, w Gorzowie Wielkopolskim. Stal podejmować będzie Stelmet Falubas. Tamto spotkanie zakończyło się remisem. Tutaj w Tarnowie już wiemy, że górą i zaliczką będzie zespół Azotów Tauronu. Ale jaka będzie to zaliczka? Tych czterech śmiałków rozstrzygnie rezultat tego spotkania. I na razie rozstrzygają ku wielkiej radości toruńskich sympatyków żużla na 5 punktów, czyli prowadzą podwójnie Ryan Sullivan, Chris Holder, za ich plecami Janusz Kołodziej i Martin Waculik. Jak to wyliczył się, próbuje Kołodziej gdzieś tam znaleźć tę ścieżkę, która niosła do wcześniejszych zwycięstw, ale wydaje się, że o ile start i ta nawierzchnia pasowała w poprzednim wyścigu parze Madsen-Hancock, to na pewno nie jest to nawierzchnia, o której marzyłby w 15 wyścigu i Martin Waculik, i szczególnie Janusz Kołodziej, bo Kołodziej no, nie zmieniał sprzętu, a ten motocykl jest znacznie wolniejszy od motocykli, na których jadą rywale. No myślę, że po tym podwójnym triumfie torunianie będą tutaj skakać z radości, bo to, o czym Krzysztof powiedziałeś, zrobiło 10, ale za chwilę wcale nie muszą się martwić torunianie, bo wygrywają 5-1 wyścig 15. Para Ryan Sullivan, Chris Holder. Triumfuje Ryan Sullivan przed Holderem, Kołodziejem i Waculikiem. 5-1. Pierwsze takie podwójne zwycięstwo i jedyne w meczu drużyny toruńskiej. I ostatecznie ta Azoty Tauron Tarnów wygrywają z Unibaksem 48-42. Uważam, że to jest tylko 6 punktów i naprawdę w dobrej sytuacji są torunianie przed rewanżem. Absolutnie. Jednym wyścigiem, można powiedzieć, zmienili taki mały smutek na dużą radość chyba w tej chwili w obozie toruńskim. To jest nieduża przewaga. Myślę, że tarnowianie raczej mieli nadzieję, że to będzie w okolicach 10 punktów minimum i to ich gdzieś tam uprawniało do tego, żeby myśleć pozytywnie przed rewanżem. Teraz 6 punktów i ta radość w obozie toruńskim jest jak najbardziej chyba uzasadniona, więc bardzo ważny 15 wyścig i to oni przystępują do kolejnego meczu z taką małą przewagą na pewno.